Uwaga, materiał jest satyrą i zawiera śladowe ilości memów. Witajcie, asasyni. Dzisiaj porozmawiamy sobie tak bardziej na luzie o naszej ukochanej serii Assassin's Creed. I to w taki trochę bardziej śmieszny sposób. Zapraszam. Każdy, kto grał w ostatnie 3 części Assassin's, ten wie, że światy są tam ogromne. Ale no i też bardzo, bardzo nudne. Norma w ostatnich grach Ubisoftu. Głównie są to wielkie, ogromne, puste płacia terenu, na których ze świecą szukać jakichkolwiek aktywności pobocznych. Można powiedzieć, że narzekam, no ale spójrzmy na takiego Red Deada. Tam możesz zostać wyzwany przez pierwszego lepszego Meksykanina na pojedynek rewolwerowy, czy też zostać zaatakowany przez pierwszego lepszego pijaczynę, który za dużo wypił i niestety alkohol mu uderzył do głowy. Oczywiście tym grom nie można odebrać klimatu. Zwiedzając starożytny Egipt, czy też średniowieczną Anglię, klimat wylewał się z ekranu, naprawdę. Chociaż w drugim wypadku była to bardziej wina tego, że byłem na diecie rybnej i grzejnik nawalił. No, zalety mieszkania na wsi. Opcje romansowe i antagoniści. Ten, kto pamięta wszystkich antagonistów od Ace Unity do najnowszej części, ten niech pierwszy rzuci kamień. O, list. Otisty chuj, co tak rzadko wrzucasz te filmy. I tak oto w prześmiewczy sposób, a raczej żałosny, przedstawiłem wam, jak wygląda sytuacja w ostatnich częściach serii Ace z antagonistami. W pierwszej części był Al-Mualim, w drugiej papież, Brotherhood Cesare, w Revelations Ahmed bin Bayazid, w trójce Charles Lee, w czwórce Laureno Torres, zaś w Rogue Achilles. W Unity był jeszcze Germain, ale szczerze to tyle z tych bardziej ikonicznych antagonistów w serii całej. No bo szczerze taki Crawford Starik z Syndicata, to co on robi? Widzimy go w cutscenkach głównie jak siedzi w swoim gabinecie i popija herbatkę i rządzi i tyle. Zaś w Origins, Valhalla czy Odyssei, no nie ma tam przeciwników typu was z Far Cry 3. Did I ever tell you the definition of insanity? Czy Big Smoke z GTA San Andreas. A teraz czas na opcje romansowe. Ilekroć przemierzałem świat Valhalla czy Odyssei, bałem się za każdym razem, że będę musiał się z kimś ciupciać. Nie będę używał słowa seks, będziemy używać słowa ciupciać. Czemu? Bo to mój kanał i tak rządzę. Nie mówimy seks, mówimy ciupciać. Zdaje się, że powiedziałem już 2 razy słowo seks. Poprawka 3. Ale mówimy teraz ciupciać, nie seks, kurwa 4. No bo dajmy na przykład takiego Alcibidisa czy Alcabadiesa, nie wiem jak się nazywał. On co chwilę chciał się rżnąć. I tak porządnie rżnąć, nawet z kozą. Pamiętam jak matka wbiła do pokoju i zaczęła... I wiecie, przez to było dużo sytuacji, dość dziwnych, w których seks... Pardon, ciupcianie brało górę od rozsądku i powagi sytuacji. No zobaczcie. Hej, przyniosłem lekarstwa dla twojego ojca, które kazałeś mi przynieść. Dobrze. W ramach nagrody uczynię cię szczęśliwym. Ty, ej, ale tam twój ojciec umiera, może najpierw go tak ulecz. A chuj z nim, wyciągaj bydlaka. Why are you gay? Brak gadżetów. Bomby dymne, noże, kurz, pistolet, ukryty pistolet, dmuchawka, miotła, wnyki. To tylko jedne z gadżetów, których mogliśmy używać na przestrzeni gier. Ale w Valhalla czy też Odyssey gadżetów praktycznie nie ma. No serio. No chyba, że ktoś zalicza tą śmieszną wędkę Eivor. W sumie dobry pomysł. Od Origins mamy tylko łuk i broń do walki wręcz. Preferuję zestaw łuk i 2 sztylety, nie pytajcie dlaczego. Oczywiście, biedny zestaw oręża można wytłumaczyć tym, w jakich czasach rozgrywają się ostatnie 3 części. Tylko, że w tamtych czasach ludzie od dawna używali trucizny. Nie chodzi mi o nakładanie efektu na broń, tylko zatruwania posiłków, czy też używania zatrutych igieł. W sumie, gdyby była taka możliwość, to nasze asasyny przypominałyby gry z serii Hitman. O, idealnie. Za mało asasyna w asasynie. O ile jeszcze Origins ukazało nam, jak powstało bractwo, tak Odyssey przedstawiło nam historię jakiejś najemniczki, która w teorii nie ma nic związanego z asasynami. Uwaga, wrażliwcy spoilery. Cassandra jest babką AI, żony Bajeka. I to jest jedyne, co łączy Cassandrę z asasynami. Serio. Poza tym, że nosi kaptur, ale wiecie. Wtedy każda postać w grach musiałaby być asasynem. No, bez przesady, wyobrażasz sobie Geralta w dwójce jako asasyna, bo nie. Poza tym trupem, co tam leżał sobie. W sumie? W Wiedźminie 2 jest więcej asasynów niż w Odyssey. I pewnie też powiedziałem za dużo pra. Co do Valhalla. Ma tyle samo związku z asasynami, co Black Flag. Nie jesteśmy asasynem, ale walczymy ich bronią, stosujemy ich techniki i współpracujemy z nimi. Tylko, że Black Flag był i nadal jest lepszy od Valhalla. Czyli coś źle poszło na drodze ewolucji. System parkour. Szczerze nie mam po co się tutaj rozgadywać, po prostu zobaczcie. Ile ja bym chciał
serię! Słuchaj, Jachu! Stachu! Skoro zaznajomiliśmy się już z problemem, to wyjaśnijmy to sobie. Od Origins nie ma parkouru, są tylko skoki, a przy każdym z nich słyszymy stękanie. System walki. Jedyny punkt, przy którym nie będę narzekał czy cisnął bekę z mojej ukochanej serii, to system walki. Złożony, brutalny, krwisty, złożony, skomplikowany, złożony, złożony. I czy ja wspominałem, że jest bardzo złożony? Nie byłbym z sobą, gdybym i w tym punkcie nie wbił jakiejś szpili. Why you bully me? System walki na przestrzeni różnych części zmieniał się w mniejszym lub większym stopniu. W pierwszych częściach wystarczyło wyprowadzić w odpowiednim momencie kontrę, aby zabić każdego. Zaś w najnowszych częściach wystarczy spamować lewy przycisk myszki, żeby ubić pierwszego lepszego chłopa z widłami. Dodam, że w czasach, kiedy można było używać ukrytego ostrza do walki wręcz, to była jedyna broń, która mogła blokować ataki przeciwników typu Brutal. Taki mały, cienki nóż do masła, a potrafi zablokować topór kratowski. No szkurwa. A nie, jednak nie. Wątek współczesny. A na co to komu?